Bardzo lubię moment, w którym wszystkie kraje przechwalają się, że to one mają piosenkę na wygraną. A kiedy przychodzi do publikacji, to plum. Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Byle do Maja. Dzisiaj przesłuchamy piosenki z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Białorusi. Oczywiście, na początku, tak jak obiecałem, oto wyniki waszego top 11. Głosowaliście przez całe 3 dni na wasze ulubione piosenki. Te piosenki oczywiście, które też i ja oceniłem, więc możecie sobie teraz porównać mniej więcej, co wam bardziej się podoba niż mi, albo też odwrotnie. Taka ankieta będzie pojawiała się mniej więcej co 3 odcinki, czyli następna będzie to top 20. Pracujemy challenge oczywiście. Okej. Kibic. Do wykonawców dzisiejszych utworów wyślij życzenia powodzenia. Jeśli odpiszą, pokaż w kolejnych odcinkach ich odpowiedzi. Może ktoś odpisze, zobaczymy. Bardzo ciekawe zadanie. Gorzej będzie, jak nie będzie mi się podobała piosenka, będę musiał życzyć im powodzenia. No cóż. Wielka Brytania może poszczycić się tym, że wygrała 5 razy, aż 15 razy była druga, ale no, minęło 20 parę lat od ich ostatniego zwycięstwa, no i raczej nie mają się już czym chwalić, bo idzie im raczej słabo. Szczególnie, że w ubiegłym roku zajęli ostatnie miejsce w finale, więc też może dlatego nie zdecydowali się w tym roku na preselekcję, a wewnętrznie wybrali Jamesa Newmana. I myślę, że nazwisko Newman może cię kojarzyć, ale raczej Johna Newmana, który jest znanym brytyjskim wokalistą, ale to jego brat będzie reprezentował ich kraj w tegorocznym konkursie. Jest on też autorem kilku piosenek swojego brata, ale też innych, m.in. Calvina Harrisa. No i zobaczmy, czy jego utwór My Last Breath też będzie hitem. Ktoś się dusi chyba. Ja włączyłem piosenkę, czy National Geographic? Rodzina Newmanów, właściwie bracia Newman, mają bardzo charakterystyczne głosy. John na żywo brzmi jak kaczka. Jestem ciekaw, czy James będzie również brzmiał jak kaczka, dosłownie. To jest bardzo brytyjskie. O, ciekawy zabieg. Z tym breath. Właśnie. Trochę to przypomina właśnie piosenki, jakby połączenie Johna Newmana właśnie i Sama Smitha. Może jeszcze też Irana tam dokoptujemy. Jest to trochę festiwalowe, ale bardzo radiowe. Trochę się obawiam, że jedyne te My Last Breath to jedyna charakterystyczna cecha tej piosenki. Te teksty przypominają mi Vicky Gabor i Save the World, Planet is my home. Okej. Wielka Brytania na pewno jest lepiej niż było w zeszłym roku i jeszcze w zeszłym, czyli 2 lata temu. Natomiast wydaje mi się, że to nie będzie zbyt spektakularny występ, raczej ciężko tutaj coś wymyśleć. I wydaje mi się, że bardziej skończy się na tym, że po prostu on wyjdzie, może będzie miał gitarę i zaśpiewa i to będzie wszystko. Wyjdzie jakiś chórek jeszcze może, to też jest typowe. I na tym się skończy, bo to jest taka trochę boys bandówka, bym powiedział. Można byłoby tą piosenkę na przykład dać, nie wiem, no One Direction. To jest mniej więcej ten sam typ brytyjskiej, trochę może nie odskulowa to nie, ale taka właśnie zbudowana na gitarze piosenka, trochę ballada, trochę uptempo, takie połączenie. Tekstowo tam no, znowu się trochę te frazesy powtarzają, survive, together i w ogóle, ale jest lepiej niż było. Bardzo popowe, bardzo radiowe, Ed Sheeranowo, Sam Smithowe. Będę trzymać kciuki za Wielką Brytanię, niech się w końcu odbiją i może będą w tej drugiej dziesiątce, może 19 miejsce tym razem. To jest 5 punktów ode mnie. I oczywiście, jeżeli chodzi o dzisiejszy challenge, to pozwólcie, że zrobię go na samym końcu i wtedy wyślę wszystkich powodzenia. Przechodzimy do następnego kraju. A następny kraj to są
Niemcy. Niemcy też nie zrobiły publicznych preselekcji. Być może kultowe Germany, I'm sorry, Zero Points wpłynęło na to, że postanowili zrobić preselekcję wewnętrzne, gdzie 20 profesjonalnych muzyków i 100 osób, obywateli Niemiec, wybrało utwór Violent Thing, który zostanie zaśpiewany przez Bena Dolicza. Ben Dolicz brał udział w The Voice of Germany, ale jest ze Słowenii, a mieszka w Szwajcarii, czyli obywatel świata. Zobaczmy, czy obywatel świata zdobędzie nasze muzyczne upodobania. Szybcy i wściekli. Zaczyna się jak Love Me Again, Newmana. Okej. Tego się nie spodziewawszy. O rany. Nie spodziewałem się, naprawdę. Liczę, że on podoła na żywo. Dlaczego niemiecka piosenka jest bardziej brytyjska od Wielkiej Brytanii? Jak to możliwe? Cały podskakuje. To jest taka, to chyba piosenka pode mnie. Pod mój gust. Fajna, stłumiona zwrotka. Dyskotekowy, sobotni wieczór. Nie dla mnie, bo ja introwertyk. Ej, ale to jest fajne! I nawet mi ten głos nie przeszkadza. Uuu, trąbeczka! Jezu, ja już to kocham. To jest chyba pierwsza piosenka, która trafi na moją playlistę z tego roku. Czuję ten vibe, czuję to. To jest świetne! Entschuldigung, sie bitte. Ale po prostu nie spodziewałem się tego, że wyskoczy mi pan ze Słowenii, który ma taki głos. Ten głos może być jego przekleństwem, a może być też jego atutem. Trochę się boję właśnie o ten głos, że on na żywo może jednak w takim tempie nie podołać, albo będzie to troszkę takie karykaturalne i po prostu śmieszne. Ale naprawdę to jest taka piosenka, ona jest też taka radiowa, nie ukrywajmy, więc myślę, że na scenie pokazać ją będzie trudniej. Ale jakoś tak mi się tego dobrze słuchało, taka fajna budowa tej piosenki. Nie wiem, jakieś takie chyba letnie klimaty we mnie zaszczepiło, chociaż nie jest ona taka typowo summer vibe. Jeny, no na pewno nie będzie Germany, I'm sorry, Zero Points w tym roku. Ja powiem więcej, dla mnie póki co to jest moja ulubiona piosenka z tych wszystkich, które do tej pory słuchałem. Daję punktów 8, takie mocne 8. Na pewno jest to jeden z moich faworytów w tej chwili, na ten moment. Ktoś powie, że to nie jest odkrywcza piosenka i na pewno mógłbym powiedzieć to samo, bo to jest taki typ utworu, gdzie wszystkie S-ki, RMF-ki, Z-ki po prostu przerżnęłyby ten utwór na wylot, puszczając co 5 minut, no może przesadzam, co godzinę, ale mi się podoba. Jest to w moim typie muzyki, który słucham na co dzień, więc I love i na pewno dzisiejszy challenge, czyli kibicowanie, będzie tutaj na pewno szczery. I ostatni dzisiaj utwór będzie z Białorusi. Białoruś przeprowadziła preselekcję i tę preselekcję wygrał duet Wal. I ten duet wykona utwór Dawidna, który oznacza po polsku zobaczymy. Więc jestem ciekaw, co zobaczymy. Tym bardziej, że nie byli oni faworytami tych preselekcji, no, ale na Białorusi wszystko jest możliwe. W ogóle piosenka opowiada o zmuszaniu do za mąż pójścia. To jest bardzo nietypowy temat dla piosenki. Okej. Można tańczyć do takiej piosenki, rozumiem. No dobra, nie spodziewałem się chyba takiego bitu, takiej choreografii. No niestety trąci myszką. Ale duży plus za
zachowanie piosenki w języku narodowym. Muszę pochwalić wokalistkę, bo jest, no, mocna. Szkoda tylko, że piosenka jest taka słaba. Nie wiem, ten beat brzmi jakby to była muzyka z centrum handlowego. Widzę, że Portugalia z Juniora pożyczyła wizualizację. W ogóle Portugalia tutaj też pożyczyła, widzę, tancerzowi układ z upadkiem. Szczerze powiem, że Białoruś mnie rozczarowała. W sensie, no może nie spodziewałem się jakichś wielkich mecei, ale przyznam się szczerze, że takie trochę rusko polo, szczególnie ten moment tego bitu przestarzałego sprzed 10 lat. Nie podoba mi się Białoruś. Powiem wam szczerze, że nie uważam, żeby to była piosenka, która zasłuży na wejście do finału, tym bardziej, że oni są w tym teoretycznie mocniejszym półfinale. I to jest taki typ utworu, który nie zapamiętam. I jedyne, co pamiętam z tego utworu, to są dwie rzeczy. Powtarzanie Dawidna i te ruchy ręką takie skrętne. Ja skrętnie przejdę szybko do punktacji, bo zbytnio nie mam co tutaj mówić o tej piosence, bo ona we mnie nie wywołała zbytnio żadnych emocji. To będą punkty 3 i to może po prostu po jednym punkcie dla każdej osoby występującej podczas tych preselekcji na scenie. To tylko tyle. Tak przedstawia się moje top 14 na ten moment. No troszkę tu się zmienia z odcinka na odcinek. Liczę na to, bo teraz jest taki gorący okres, gdzie tych piosenek poznamy bardzo dużo, że zadzieją się tutaj niezwykle ciekawe sprawy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku Byle do Maja. Cześć! I wtedy przyszedł maj, zamierzchł w moim